wystartowałem. Przede mną 190 km. Moje tak zwane ultra. Mój ultramaraton. Zamierzam dziś dotrzeć do Bukowiny nad Soliną. Jedyny dzień, jedyne okienko pogodowe w tym tygodniu, gdzie jest szansa, że do godziny 17 nie będzie padało. Czy zdążę? Nie wiem. To jest trochę czasu. Ale zobaczymy. Niestety nie ma. Lekka mgła, mrzawka. Liczę na to, że jednak w ciągu dnia się rozchmurzy. Mrzy strasznie. Przede mną nienadówka. A obok S19. Myślałem, że będzie łatwo, że to będzie mało ruchliwa trasa. Spory ruch, mimo że jest S19, ale wolę jechać po sznurkę. Dobra, Rzeszów. Mamy to. 68 km. Jestem w tej chwili na szlaku Winwelo w Rzeszowie. Jadę w kierunku Dymowa. Według nawigacji zostało mi około 40 km do Dynowa i dalej jeszcze parę dziesiąt na Solinę. Ciekawa przez las.
Grindela oczywiście. Do Dynowa. No i trafiłby się nawet dość słynny podjazd. Ja wiem, około 12-13%. Czyli powinno to być. A gdzie pan? Ja jadę na Dynów. Tędy, nie? Do Błazowej kąci. Dokładnie. Dobra, no to próbujemy. Okej, to dziękuję. Jedzie kebab z kurczaka i z powrotem na Grinvelo. Skusiłem trochę. Trasa Grinvelo prowadzi niestety, ale takimi zakosami, że dodatkowo musiałbym 10 km. 10, może nie 10, ale 7 km. Tak to fajny zjazd do Błażowej był. No ale już kierujemy się w stronę Dynowa. Dynów, Ulucz, Sanok, Lesko i Budyka. Zostało mi 7 godzin jeszcze. Jasne. Mor Błażowa. Wspinam się już dobre 10 minut. No, nie myślałem, że aż tak długi podjazd będę miał. Nowa, 120 km trasy. Dla takich widoków warto było tu przyjechać. Normalnie typowo górski klimat. Ja pierdzielę. Widzę już mor. Czyścimy sobie łańcuch. Bo już 120 km wymaga czyszczenia i nasmarowania. I ogólnie zostaje mi jeszcze 70 km. Ciężkich 70 km, ale myślę, że damy radę. Kiedy przyjeżdżam?
pan wylał, a ja jadę wzdłuż Sanu. Teraz pytanie, czy ja przejadę całą drogę? To przykład debilizmu. Parking sobie ktoś urządził na ścieżce rowerowej. Chyba była droga. Drogi nie ma. W tym miejscu żegnam się ze szlakiem Greenvelo. Jadę w dół w kierunku Soliny. Także to jest ostatni kilometr tego szlaku dla mnie. Mały włos, a nie zauważyłbym obok siebie po lewej jakiejś starej cerkwi. Kiedyś wybudowana, teraz opuszczona. Troszkę już się sypie. Pędzę prawie 40 na godzinę, a po prawej mam sal. O ja. No wylał. Wylał. No i czeka mi wspinaczka drogą powiatową. Się okazało, że na dole droga jest tylko winem. Cerkiew w miejscowości Dobra. Kładka. Wybawienie. Niech mi ktoś wie, że to nie jest fajny widok góry w koło. Prawda, dodałem drogi sobie, ale aby do Sanoka dojechać, z Sanoka do Leska jakoś dojadę. Nie będzie łatwo, ale może się uda. Ważne, aby w Sanoku, w sklepie kupić jeszcze pożywienie. Tak na szybko, bo mało baterii już, wyjeżdżam właśnie z Sanoka. Zostało mi 32 km po korekcie trasy. Może dojadę przed zmrokiem. Ale jest ciężko. Miejscowość Załóż. Tak jak tu widać. Mieści się tutaj zamek. Ruiny zamku nad Sanem. Nie będę już tam podjeżdżał, ale wstawię parę zdjęć, bo już tutaj kiedyś byłem. Także zobaczcie sami. Kolejna ciekawa rzecz na mojej trasie. Leski kamień. Też nie będę tam wchodził, ale mam zdjęcia. Bo już tutaj też kiedyś byłem, więc też pokażę.
jeden z ostatnich podjazdów dzisiejszego dnia. Oj, on nie jest łatwy. Oj, moje kolana.